Cóż więc mam uczynić z Jezusem? Ewangelia Mateusza 27-22. To pytanie jest dziś tak samo aktualne jak wówczas, gdy zadał je Piłat, namiestnik rzymski. Odpowiedział na nie: na podstawie nieprawdziwych oskarżeń był wydany przez niego wyrok skazujący Jezusa na śmierć poprzez ukrzyżowanie. Tamtej nocy, zanim Piłat podjął taką decyzję, z pewnością zastanawiał się nad wszystkim. Musiał niewątpliwie słyszeć o człowieku z Nazaretu, który wyświadczał ludziom jedynie dobro. A wielu z nich uzdrowił. Ów rzymski namiestnik zdążył już też zauważyć, że przywódcy ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie oskarżali Jezusa jedynie z zazdrości. W czasie, gdy zajmował się tą sprawą, jego żona kazała mu powiedzieć: nie wdawaj się z tym sprawiedliwym. Werset 19. Piłat, jak przystało na namiestnika i sędziego, był dobrze zorientowany w całej sytuacji. Absolutnie nie mógł potwierdzić żadnej z win przypisywanych oskarżonemu. Mimo to skazał niewinnego człowieka. Czy już sam fakt, że zezwolił on na ubiczowanie Jezusa, nie było wołającą o pomstę do nieba niesprawiedliwością? Owszem, Piłat próbował uwolnić oskarżonego. Miał taki zwyczaj, że na święto Paschy wypuszczał na wolność jednego z więźniów. Ale chyba nie spodziewał się tego, że będą żądać uwolnienia mordercy Barabasza zamiast Jezusa. Cóż więc mam uczynić z Jezusem? Zadając to pytanie ludowi, Piłat pozwolił, aby to oni zdecydowali o jego losie. Sam zaś, chcąc podkreślić, że w tej sprawie jest bez winy, umył swe ręce przed ludem, mówiąc: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Wasza to rzecz. Werset 24. Piłat, ulegając żądaniom tłumu, tym samym opowiedział się przeciwko Jezusowi Chrystusowi. A ty? Czy opowiedziałeś się już za Synem Bożym, i czy dałeś mu należne miejsce w swoim życiu? Jezus, zdradzony zupełnie sam, stał przed Piłatem u sądu bram. Padło tak ważne pytanie tam: cóż zrobię z tym Jezusem? Co zrobisz ty z Jezusem? Szczerze odpowiedz sam. Zbliża się czas, gdy zapytasz: co zrobi ze mną Pan?